Już nie chcę zmian, bo dajesz mi to szczęście. Mój cały świat ma imię Twe, więc jeszcze przez labirynty pytań złych poprowadź własną drogą. Chcę czytać obraz myśli Twych, usłyszeć jedno słowo. Już jutro o 18 rozstrzygną się losy drugiego Beniaminka Ekstraklasy. Czy to będzie Wisła Płock, czy Zawisza Bydgoszcz? My czekamy na razie w Ekstraklasie na następny sezon. Już jest Arka Gdynia. Zastąpią wtedy różne Podbeskidzie, Bielsko-Biała i Górnik Zabrze. Zanim jednak nowy sezon i europejskie puchary, to do Juroty z reprezentacją zawitał kandydaty na Euro 2016.
Filip Starzyński. Już mam niestety złe wieści. Mam pierwszą kontuzję Pawła Wsiołka. W ostatnim oficjalnym meczu Piast Gliwice grał z Zagłębiem Lubin. W 26 minucie meczu świetną akcję przeprowadził duet Todorowski-Dąbrowski, natomiast piłkę do siatki wpakował Michał Papadopoulos. W 78 minucie gry czerwoną kartkę za drugą żółtą dostał Krzysztof Piątek. Piotr Stokowiec, trener Zagłębia Lubin, po meczu pogratulował Piastowi Gliwice zajęcia drugiego miejsca. Powiedział, że my również zasłużyliśmy na to trzecie miejsce. Ten mecz był kwintesencją naszej gry przez cały sezon. Brązowy krążek jest jak złoty. Czuję wielką dumę, jednakże gratulacje należą się głównie zawodnikom, bo to oni wykonali większość roboty. W pozostałych meczach Legia wygrała 3-0 z Pogonią Szczecin i to ona została mistrzem Polski. Krakowia, która także zagra w europejskich pucharach, pokonała Lechię Gdańsk 2-0, a Lech Poznań, który już nie miał tak naprawdę o co grać, wygrał z Ruchem Chorzów 3-0. Od poniedziałku w Lublinie przebywa reprezentacja Korei Południowej. To też okazja do rozegrania dwóch spotkań z Meteraco Zagłębiem Lublin. Drugie spotkanie w ramach przygotowań do Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro odbędzie się w sobotę o 18. Koreanki mają w swoim dorobku aż 6 medali olimpijskich, w tym 2 złote w Seulu i w Barcelonie, 3 srebrne oraz 1 brązowy. Koreanki na swoim koncie mają także 2 medale mistrzostw świata, złoto i brąz. W Azji Korea nie ma sobie równych, gdyż zdobyła aż 12 medali mistrzostw kontynentu złotych. Koreanki pokazały szybką grę i wygrały 15 bramkami, 35-20. Rada Powiatu Lublinieckiego jednogłośnie udzieliła absolutorium zarządowi powiatu za wykonanie budżetu na rok 2015. Jeszcze na koniec remont ulicy 1 Maja, który ruszy już w najbliższy poniedziałek, a więc proszę uzbroić się w cierpliwość, tam też powstanie rondo, a ja już dziękuję za uwagę.